Zapraszam Was dzisiaj do rozmowy z niesamowitą kobietą. Kobietą, która zaczęła swoją karierę biznesową na praktykach za granicą, następnie namówiła swoich ówczesnych zagranicznych pracodawców do tego, żeby razem z nią otworzyli spółkę w Polsce. Kobietą, która w zeszłym miesiącu wykupiła tych swoich wspólników i jest teraz jednowładcą w swojej spółce. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w kolejnym odcinku mojego podcastu Droga Samotnika zaprosiłem do rozmowy Asię Idzikowską. Kim jest Joanna? Joanna trzęsie rynkiem stali nierdzewnej w Polsce, pomagając swoim klientom, czyli producentom różnych dziwnych rzeczy ze stali nierdzewnej, sprawić, aby one były czyste i wytrawione. Przed Wami Joanna Idzikowska, szefowa i obecnie już jedyna właścicielka Shimi Meka Polska. Cześć Asiu. Cześć Tomasz. No i na początku gratuluję Ci tego właśnie, co przed chwilką powiedziałem, czyli jedynej właścicielki Shimi Meka Polska, bo no to za chwilkę, do tego może dojdziemy. Dlaczego Cię, Asiu, dzisiaj zaprosiłem? Przede wszystkim dlatego, że Twoja historia jest niesamowita, bo zaczęłaś swoją właśnie historię w niesamowicie męskiej branży przecież, prawda? Branża stalowa, metalurgiczna chciałoby się rzec. To jest bardzo mocno branża zdominowana przez facetów, ale tutaj troszkę w offie wcześniej rozmawialiśmy. Asia mówi, że ona od samego początku chciała być kowalem swojego losu i myślę, że to już był początek tego spotkania ze stalą, bądź co bądź kowal ze stalą sporo pracuje, nie? Asiu, powiedz mi w ogóle, jak to się zaczęło? Skąd ty się wzięłaś w tej branży stalowej? Wzięłam się w branży stalowej. Podobno nie ma przypadków. No i nie ma, zdecydowanie. No właśnie, więc to nie był przypadek. To musiał być los. Ja wierzę właśnie, że życie stawia nam na drodze odpowiednich ludzi do naszego rozwoju. I rozwój oznacza, że twoja droga niekoniecznie będzie, wiesz, miła, jakaś wiecznie, wiesz, szczęśliwa i uśmiechnięta, bo gdyby życie takie było, to ludzie by się w nim po prostu zanudzili, bo myślę, że nie da się tylko żyć przyjemnością. Myślę, że masz rację. Najbardziej nas kształtują wyzwania właśnie i trudne sytuacje w życiu. Dlatego nigdy nie narzekaj na swój los. I znowu jesteśmy w stali, tak? Tak. Stal, gdzie się hartuje stal, tak? Też w ogniu i potem w zimnej wodzie. Nic przyjemnego. Ja jak byłam studentką trzeciego roku właśnie marketingu i zarządzania, chciałam już wtedy znaleźć sobie firmę, w której będę pracować, najlepiej zagraniczną, bo interesował mnie język francuski. I byłam wtedy już po praktykach, takich właściwie nie praktykach, tylko wymianie studentów Sokrates Erasmus. Wróciłam stamtąd, zobaczyłam trochę więcej, wiesz, świata. To jest bardzo ważne, żeby podróżować, bo wtedy człowiek wychodzi tak jakby ze swojej strefy komfortu. Tam się musiałam dogadywać z przeróżnymi ludźmi z różnych kultur. I po angielsku, i po francusku, i wiesz, i wiązać koniec z końcem. Wymiana studentów trwała pół roku, ale to było przerażające. Naprawdę, na tamten moment to było przerażające, bo jasne. Dziewczyny z Polski, jak wiesz, pojawiły się we Francji, to dla nas wszystko było, wiesz, jakby nas ktoś, to był rok 2002. To jest naprawdę początek jeszcze Polski po okresie transformacji, tak? To jeszcze nie było tak, że mieliśmy kopię tego, co było na Zachodzie. Dokładnie. Dopiero budowały się takie różne, wiesz, markety, nie? Które są jakby wyznacznikiem tego, że jesteśmy krajem zachodnim. No i wróciłam i mówię, i co? I skończę te studia, jak miliony innych studentów, bo urodziłam się w wyżu demograficznym i będę stała do pośredniaka w kolejce za jakąś robotą. I mówię, w życiu. A że na studiach był kolejny program też z praktyk studenckich i można było zwiększyć swoje po prostu szanse, jeżeli się znalazło firmę i przedstawiło się program tych praktyk. No więc razem z moją przyjaciółką zaczęliśmy wysyłać maile do firm. A że nie miałam pojęcia do jakich, więc wybrałam na chybił trafił dziedzinę.
I tak trafiłam właśnie do Shimeki. I to było właśnie, mówię, że to jest po prostu przeznaczenie, bo nie dość, że w odpowiednim momencie napisałam, tak? Tak. To jeszcze na tyle zainteresowałam właśnie ówczesnego właściciela firmy, mojego szefa, że od razu mi wysłał w ciągu, słuchaj, 2 dni program praktyk. To jest niespotykane. W sumie tych propozycji dostałam 4, ale ta była jakby największym wyzwaniem. Czyli kompletnie nie wiedziałam, co to jest trawienie i pasywacja stali. Czyli wybrałaś to, gdzie jest trudno. Tutaj mamy też małe nawiązanie do tego, co się działo już później, gdy odpaliłaś Shimmymekę z Francuzami w Polsce. Dlaczego i jak to się stało, to za chwilę dojdziemy. Natomiast powiedziałaś też taką ciekawą rzecz jeszcze wcześniej, że jak się chciałaś gdzieś dostać, to nie za bardzo istniały takie przeszkody na ziemię i w niebie, abyś tam się nie dostała. I trochę tak samo już widać, że to się zaczęło na etapie tych praktyk, tak? Jak chciałaś się dostać, to się po prostu dostałaś swoim umiejętnościami i uporem. Bo tak naprawdę tylko ludzie, którzy wiesz, wiedzą, czego w życiu chcą, osiągają to. Ja też przyjmuję przecież praktykantów do firmy. I to nie jest tak, że wszystko jedno kogo. Ja zwracam uwagę, tak samo jak robiłam rekrutację w firmie, to też przyjmowałam do pracy osoby, którym zależało, które miały, wiesz, ten błysk w oku, które się nie zrażały, które nie miały problemu przyjechać, bo przecież miałam też taką historię, że zapraszaliśmy zawsze osoby, na których nam najbardziej zależało, na najwcześniejszą godzinę na przykład, Jasne. na rozmowy rekrutacyjne. To zdradź, powiedz mi, jaka to jest najszczęśliwsza godzina u was. Na 8:00 i był u nas właśnie jeden właśnie z pracowników, który do dziś pracuje, który musiał przyjechać w okolicy świąt właśnie Bożego Narodzenia, chyba zaraz po świętach, 27 grudnia na godzinę 8:00 spod Lublina. To jest kawałek. I przyjechał. I tak samo później koleżanka, która też do dziś pracuje, jechała z Pruszkowa też tak wcześnie. I I dotarła. tak, i tu po prostu to jest ważne, bo jak ktoś chce, to zawsze osiągnie sukces. No tak jak powiedziałaś parę zdań wcześniej, tylko musi wiedzieć, co chce. Przewińmy to troszkę do przodu. Popracowałaś z Francuzami we Francji na praktykach. No i co się działo pod koniec praktyk? Co się takiego wydarzyło, że przy pomocy Francuzów otworzyliście spółkę w Polsce? No, wydarzyło się tyle, że po praktykach, po researchu polskich firm, po odwiedzinach w polskich firmach, Francuzi mi zaproponowali najpierw w ogóle coś, co ja nad tym nie pracowałam, bo ja pracowałam nad dwiema koncepcjami, tak? Takimi wchodzenia na rynki wschodnie. Jedna to była właśnie współpraca z jakimś dużym dystrybutorem, czyli jakąś hurtownią na przykład stali. A drugi kierunek to było założenie spółki w Polsce. Natomiast Francuzi mnie kompletnie zaskoczyli i oni mi powiedzieli w ostatnim dniu, że nie, ani nie to, ani nie tamto. Wybrali najbezpieczniejszy, słuchaj, kierunek dla nich, ale dla mnie nie do pomyślenia na tamten moment. To było właśnie, żebym założyła sama działalność jednoosobowa i pracowała dla nich jako agent, taki handlowy, tak. I to, co jest ważne właśnie w życiu, żeby wiesz, tak jak mówisz, wiedzieć czego się chce i trzymać się tego. Bo ja nikogo wtedy, pamiętam, nie pytałam o radę, bo może by mi nawet powiedzieli, wiesz, ludzie z zewnątrz, że tak, weź to, nie? Weź, to Jasne. nie jest tak w życiu, że bierz każdą propozycję. Ale ja powiedziałam, że absolutnie, ja nie będę agentem, bo dla mnie to było jakby level niżej, poza tym. Kto mi uwierzy? Pomyślałam, jak za mną nie będzie nikt stał więcej, jak ja będę sama to, wiesz, organizować. No i mówiłam. I oni się strasznie wściekli. Nie, to był pierwszy raz. Zapamiętajcie to, drodzy widzowie, to był pierwszy raz, Byli kiedy zadowoleni. Francuzi wściekli się na Asię, nie wiedzieli jeszcze, że to stanie się regułą. Tak. Tylko, że ja wróciłam do Polski po tym stażu. Pojechałam z moim dzisiejszym mężem na, wiesz, długo wyczekiwane wakacje w Grecji. Napoiłam się, tak można powiedzieć, tym romantyzmem, tak? Myślałem, że grappą. Wróciłam i mówię, kurde, i co teraz? Tyle pracy pójdzie na marne?
Więc co zrobiłam? Zapukałam drugi raz i przekonałam do mojej wersji, ale nie tak na zasadzie, że no bo przecież co będą słuchać studentki jakiejś tam kurde Polki, która ma, nie wiem, 20 kilka lat, tak? Ja po prostu powiedziałam, dajcie szansę, mówię mojemu projektowi, wystawmy firmę francuską na targach branżowych. No i później zobaczyli, że to ma sens. Po prostu namacalnie kolejny raz i no i podjęli to ryzyko, ale mówię, zawsze musi być osoba decyzyjna, tak? No przede wszystkim osoba zdeterminowana, która wierzy, tak jak mówiłaś, w to, co będzie zrobione, nie? Wiesz, co chcesz, no i w tym momencie pociągasz innych za sobą. Czyli co, po tych targach Francuzi zdecydowali się, już jesteśmy na miejscu, Natychmiast. otworzyć w Polsce spółkę, Ciągu gdzie miesiąca. ty byłaś również wspólnikiem, prawda? Nie od razu. Nie Nie, od razu. ja nie byłam na to gotowa. Absolutnie nie byłam gotowa. Ja po prostu potrzebowałam na tamten czas bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa. To jest bardzo naturalne. Jasne. Najpierw musisz spełnić to poczucie swojego bezpieczeństwa. Jak je już masz, to możesz później stawiać kolejne kroki, tak? Samorozwój i tak dalej. Cała piramida Maslowa. Jak nie zapewnisz sobie po prostu tego, co masz do gara włożyć, ugotować, zjeść, no to nie ma szans, że ty będziesz teraz, wiesz, firmy zakładam, tak? Ja nie byłam w ogóle mentalnie gotowa na to, żebym to ja była udziałowcem. Ja nawet o to nie prosiłam. Ja po prostu to wypracowałam sobie, tak? Ja wierzyłam, że za pracę będę nagrodzona i tak się stało. I super, i super. No właśnie, a propos pracy. Mówiłaś też, gdy wcześniej rozmawialiśmy, że nie za bardzo wierzyłaś w taką pracę i budowanie firmy w kontekście jednoosobowym. To już widzimy, jak mówiłaś o jednoosobowej działalności, że nie chciałaś, ale to też z innych powodów, tych związanych z ryzykiem. Ale powiedziałaś mi, że wytrzymałaś jako ten przedstawiciel Silmeki w Polsce niezbyt długo. To jest prawda. Ile to było, Asiu? No bo ja byłam na początku od wszystkiego, czyli od No i tutaj prowadzenia. mały disclaimer, tak na dobrą sprawę, większość nowych firm bazujących na jednym właścicielu, jakimś pomyśle, zaczyna od tego, że on jest sam, prawda? Dopiero potem wokół niego buduje się jakaś struktura. Ty tę strukturę zaczęłaś budować dość szybko. Dość, bo już po 2 miesiącach się zmęczyłam jazdą po całej Polsce, tak? Jednocześnie trzeba było, wiesz, wystawiać faktury, organizować magazyn, tak? W biurze nikogo nie miałam, więc właściwie przekierowywałam. To jeszcze były czasy stacjonarnych telefonów, tak? Wszystko na mój telefon komórkowy. No to była praca non-stop. Ja się po 2 miesiącach już tak strasznie zmęczyłam, że ja już zaprosiłam do współpracy pierwszego właśnie kolegę jeszcze ze studiów, tak? Później z czasów jeszcze rozmów z hurtowniami zatrudniliśmy zaraz handlowca na północ Polski. Ja po prostu bardzo szybko budowałam zespół. No dobrze, i teraz Tak, troszkę na wymiana przewiniemy, ale ja to budowałam. to znowu troszkę przewinę do przodu, bo historia jest dość ciekawa, natomiast nie wchodźmy tu specjalnie w szczegóły, bo jak się w to zagłębimy, to się okaże, że będziemy rozmawiać do jutra. Natomiast w pewnym momencie, tak jak mówisz, zapracowałaś na udziały, rozbudowywałaś swoją własność w tej spółce, zatrudniałaś ludzi, i w pewnym momencie doszłaś do takiego momentu, że polska spółka miała lepsze parametry biznesowe, lepiej sobie radziła na rynku niż jej francuska matka. Tak, niektórzy No. pytają, jak to zrobiłam. I teraz właśnie pytania mam dwa. Po pierwsze, jak to zrobiłaś? Po drugie, nie, na razie to. Jak to zrobiłaś, że tutaj szło lepiej niż we Francji, gdzie tak naprawdę miałaś swoich nauczycieli, którzy teoretycznie mówili ci, jak to robić? Nie tak od razu lepiej, bo wiesz, chodzi o to, że ja bardzo szybko łapałam okazję i miałam wolną rękę. O właśnie. Miałam po prostu decyzyjność. Ja prosiłam o rzeczy, które chciałam. Ja nie czekałam, aż ktoś wyciągnie do mnie rękę i mi powie, na przykład wtedy ówczesny szef. Ja nigdy nie czekałam. Ja byłam zaangażowana maksymalnie. Po prostu pomysł, dzwoniłam, mówię, mam taki pomysł. On przeważnie mówił, że się zgadza. No, dla niego to nie było duże ryzyko, bo firma, mówię, była na tyle mała, miała, wiesz, wszystko wynajęte, więc zawsze można taką firmę zamknąć.
Więc on po prostu też taki ma charakter, że ludziom ufa. Więc to zaangażowanie powodowało, że ja się tak, wiesz, szybko rozwijałam, bo każdy pomysł mogłam realizować. Poprosiłam właśnie o co chodzi, poprosiłam, żebym została członkiem zarządu bardzo szybko, bo miałam, wiesz, jaki problem, taki prozaiczny, na poczcie nie mogłam odbierać awizo. No tak, to prawda. Tutaj stempel z ziemniaka jest ważniejszy niż rzeczywista, wiesz, działalność w spółce. To też nieraz się spotkałem. Tak. I to po prostu było nie do przejścia, bo jak listonosz mnie zastał w biurze, to nie miał problemu. I się mnie nie pyta, czy jestem właścicielem firmy. Ale jak już się pojawiłam na poczcie, A kim pani jest, pani Anno? dokładnie, pełnomocnictwo pocztowe. Ja mówię, no ale jak mam mówienie dla was zrobić, skoro mówię, mój pracodawca siedzi we Francji. No tak, to trochę jak, wiesz, z misiem i lądkiem zdrojem, prawda? To były pewne rzeczy nie do przejścia. No ale okej, znowu, przewińmy to trochę do przodu, bo właśnie sytuacja, w której miałaś tą taką zachłanność, prawda, na rozwój biznesu, na nową sprzedaż, na bycie coraz lepszą i rozwijanie spółki, plus twój wspólnik francuski, który dawał ci wolną rękę, doprowadziły do tego, no, że rzeczywiście Simimeka w Polsce się świetnie rozwinęła. Natomiast w pewnym momencie pojawiły się schody. Z tego co pamiętam, to one się pojawiły wtedy, kiedy pojawił się drugi wspólnik francuski, który miał zupełnie inne podejście do biznesu. Tę wolność traktował dużo bardziej po stalinowsku, nazwijmy to, czyli kontrola jest najwyższą formą zaufania. Wprowadził mikromanagement, no i utrudniał przeróżne rzeczy związane z rozwojem firmy, nie? I wtedy tak naprawdę trochę się zaczęły rozjeżdżać wasze drogi, nie? Czy to był ten moment, kiedy już stwierdziłaś, że fajnie byłoby ich wykupić i prowadzić to po swojemu, czy to jeszcze nie? Ja to czułam już wcześniej, tylko że nie było nigdy przestrzeni na szczerą rozmowę. W takim sensie, że mój wspólnik przyjeżdżał do Polski na bardzo krótkie wizyty i było widać, że po prostu nie chce rozmawiać, tak? Że ja mu nawet parę razy mówiłam, że przecież ja już tu zrobiłam, bo ja wybudowałam przecież pierwszą siedzibę firmy, skorzystałam chyba z trzech projektów unijnych. I ja mu mówię, że jest się sporo, że tak powiem, no już nudzę, tak? I ja mówię, ja mogę jeść i latać się, mówię, co 2 tygodnie do Francji i pomagać wam tam z pomysłami. No ale to była nie, no on tego nie brał na poważnie, tak? I zupełnie, wiesz, znienacka, tak zostałam zaskoczona. Tak to właśnie bywa, tak przychodzi kryzys. Znienacka, że jest ktoś nowy. Tylko, wiesz, no, spółki są trzy albo nawet cztery pod nazwą Simimeka. No i w polskiej spółce się nikt nowy nie pojawił, ale pojawi się w tej francuskiej. I znienacka to znaczy, że jakby mi w ogóle mnie nie przygotowując wiesz, do tego, że będzie zmiana, wrzucono mi to tak jakby, ja tego nie lubię. Zresztą Polacy generalnie nie mają taką naturę, że się nie podporządkowują. Tak, to prawda. I w ogóle to było dla mnie przerażające, bo ja wtedy po prostu, wiesz, zamknęłam temat jednym ciosem dosłownie. Oczywiście to chodziło o słowa, które padły. Nie? Że no ja się nie zgadzam absolutnie na takie podejście i że zarządzać trzeba tak, że trzeba brać pod uwagę zawsze zdanie ludzi w kraju, w którym się buduje firmę, tak? Bo na pewno znasz przypadki, ja znam takich bardzo dużo, że są francuskie firmy w Polsce. Nie będę mówiła z nazw. Przyjeżdża właśnie jakiś dyrektor z Francji, zatrudniony do zrobienia porządku i najczęściej się to tak kończy, że po 3 miesiącach wraca ze spuszczoną głową. No ale bo taką mamy naturę polską. No siłowo jest ciężko tu coś załatwić, prawda? Nic się nie załatwia. Zresztą w ogóle jak chcesz coś załatwić, to musisz załatwiać to, wiesz, współpracą, dobrym słowem, uśmiechem, Wiesz co? No życzliwością. tak, ostatecznie tak, natomiast bardzo często ludzie mają takim się wydaje, że jeśli zrobisz coś siłowo, to zrobisz to szybciej. To też widać przy wychowaniu dzieci, nie? No, zamiast tłumaczyć po raz 27, no gdzieś tam te dzieciaki łatwiej czasem po prostu siłą przestawić z lewa na prawo i już niech robią, jak im każemy, prawda? No i A o mam jedynie dzieciakach taki to też sposób, za nie? chwilę pogadamy.
Łamiesz kręgosłup takiemu dzieciakowi i Ale potem jest podporządkowany, jest łatwiejniejszy. posłuszny, ale czy on kiedyś zostanie liderem? I teraz pytanie, czy komuś na tym zależy? Za chwilkę przejdziemy do tematów edukacyjnych, bo to też jest coś, co jest ci bliskie. Natomiast ja bym zamknął trochę temat tej firmy, nie? No bo to jest trochę tak, że oni w pewnym momencie z tego, co powiadałeś, zrobili się nawet troszkę tacy agresywni, nie? To już nie dawali ci rozwijać. To właśnie było na zasadzie, dlatego ja mówię, że potraktowali mnie jak córkę, przysłowiową spółkę córkę i chcieli mnie po prostu podporządkować. Chcieli mnie złamać, inaczej mówiąc. Złamiemy ją raz, dwa, bo to przecież jest kobieta. Złamie się, wiesz, jak gałązka. Tylko, że po prostu nie docenili tego, że za mną stał zespół. No ja właśnie zbudowałam zespół ludzi. Ja mogłam, wiesz, iść na front, a reszta tu pracowała. Ja nawet pamiętam, bo ja podsłuchałam rozmowę. To jest straszne. Właściwie ja nie podsłuchałam, kto inny podsłuchał i mi to powiedział. No nie wiadomo, ile w tym jest prawdy, nie? Bo to wiesz, ktoś mi to opowiedział, kto to usłyszał, jak między sobą rozmawiali, że powiedzieli, ona to wszystko teraz zaora. Że rozumiesz, że stwierdzili, że jak się nie poddam, to ja zniszczę firmę. Ale powiedz mi teraz, jakby tutaj musimy troszkę pogdybać, bo no. Jaki miałby być w tym sens? Mają spółkę, która przynosi pieniądze, przynosi dochód. Po co to psuć? Tylko dlatego, że nie wiem... Kobieta to chodziło tylko o podporządkowanie, czyli w sensie takim, że chcieli, żeby cała strategia była odgórna, czyli tak zwana francuska, wysyłana, wiesz, punkt po punkcie, co mam robić, żebym była takim właściwie nie wspólnikiem, tylko takim wykonawcą decyzji strategicznych. Tak jest, jakiś tam zarządzający oddziałem po polsku, znaczy tak. W Polsce, po francusku, ale coś. No tak, dobra. Long story short, wiemy, że ostatecznie im to nie wyszło i no i odkupiłaś tę firmę od nich, prawda? Jesteś już teraz jedynym udziałowcem Shinie Meki, czego gratuluję po raz kolejny, bo teraz faktycznie możesz rozwinąć skrzydła i robić wszystko po swojemu. I teraz przeszedłbym trochę do innego obszaru tego twojego działania, bo powiedziałaś, że jesteś na tyle zadowolona z tego, co się wokół ciebie dzieje, że teraz mówisz społeczeństwu takie wielkie dziękuję, prawda? No bo kurczę, dobrze ci to wszystko idzie, a jak wiemy, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia, wiesz, wysiłku, no bo oczywiście jak najbardziej. Natomiast jest też no, kupa szczęścia w tym wszystkim, no, nie? No bo to parę okoliczności musi złożyć się tak, żeby twoja ciężka praca, wiedza i doświadczenie mogły w tym wszystkim zagrać, no nie? I teraz to dziękuję, plus połączenie z twoim takim podejściem, jak to ładnie nazwałaś, nawet sobie gdzieś zapisałem, że jesteś społecznicą. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Asia, nie będąc do końca zadowolona z systemu edukacji, założyła taką szkołę, nie szkołę, serduszkową. Możesz trochę więcej o tym powiedzieć, bo wiesz, ja nie do końca rozumiem schemat działania tej szkoły. No trochę z nudów, Tomasz. W okresie, kiedy właśnie miałam te kilka lat z pięć, nie? Francją i nie mogłam, wiesz, realizować moich pomysłów w firmie, a ja nie mogę siedzieć bezczynnie. Sobie znalazłam inne zajęcie po prostu. No to ja zobaczyłam ogromną lukę i poza tym jeszcze przyczyniły się do tego te czasy, wiesz, kiedy byliśmy zamknięci w domach z powodu, wiadomo, pandemii, nie? I wiesz, i zobaczyłam, że dzieciaki strasznie się męczą w tej edukacji. No, że to... Naczytałam się trochę książek, wiesz, nawet przecież zrobiliśmy konferencję, w której brałeś udział, nie? Tak, pamiętam. Science, wiesz, zaprosiłam ciekawych ludzi z branży edukacyjnej, no i ja pod wpływem po prostu tego wszystkiego stwierdziłam, że jest ogromna w Polsce nisza i niedobór edukacyjny, bo właściwie u nas jest tak, albo edukacja tak zwana publiczna, potem są szkoły niepubliczne, które w większej mierze kopiują publiczne, tak, tylko tak. Trzeba za nie płacić. No tam też modyfikują pewne założenia, są takie, że masz tam lepszych nauczycieli, teoretycznie dodatkowe zajęcia, mundurki, no coś tam jest zmodyfikowane, ale schemat działania jest identyczny, prawda? Tak, identyczny schemat działania, tak samo stawiają oceny, przymuszają do nauki, wiesz, zabijają kreatywność, wiesz, no mówię, bo ja miałam styczność i z niepubliczną szkołą, dlatego
jakby mówię, no a kurde, gdzie tam to wszystko w tym centrum powinno być dziecko, bo to jest dzieciństwo, szkoła podstawowa to jest dzieciństwo, no bez przesady, żeby te dzieci już wtedy, wiesz, miały wiedzieć, że one będą na przykład startować na medycynę. Wiesz, ile razy ja zmieniłam plany, zanim ja poszłam na studia? Ja chciałam być prokuratorem, ja chciałam być sędzią, ja chciałam być pielęgniarką, chyba tylko strażakiem nie chciałam być. Tam musiałabyś chodzić w kasku, a to niewygodne, W kasku w ogóle źle wyglądam. wiesz. No i wszystko jasne, już wiemy, dlaczego nie poszłaś w tę stronę. Chociaż na budowie pewnie nieraz byłaś w kasku. Ale źle wyglądam w kasku. No dobra, czyli co? Mamy, słuchajcie, drodzy Państwo, szkołę, w której te dzieci jakoś się jednak uczą. No nie? No więc, czy ty usiadłaś i ustawiłaś jakiś program nauczania, czy wziąłeś sobie do tego ludzi, bo wiemy, że nie lubisz budować sama? Nie, nie lubię, nie lubię. Ja po prostu po pierwszym roku mam mnóstwo przemyśleń i stawiam na kapitał personalny, ludzki, na kapitał ludzki. Po prostu ważne jest, żeby odpowiednich ludzi znaleźć i zarazić pasją, misją, tak? Najlepiej właśnie to się tu w Tarnowskich Górach już udało. No i moje, w ogóle jak ja przystępowałam do transakcji z Francuzami, to ja bardzo dużo się modliłam i generalnie ja prosiłam prowadzenie Boga. Ja cały czas mówiłam, zresztą jak mi się ten konflikt rozpoczął z Francuzami, że ja tego nie robię dla siebie, ja to robię dla społeczności. Ja pamiętam, że wiesz, bo to łatwo jest zrezygnować. Ja miałam takie też momenty, że naprawdę nie chciałam już pracować. Ale cały czas miałam, wiesz, przed oczami 50 pracowników i 50 rodzin. No tak, to jest mnożnik odpowiedni, odpowiedzialność spora. No, a poza tym, i co później? Dlatego ja powiedziałam, mi nie zostało nic innego, jak tą firmę cały czas o nią dbać i ją rozwijać. I stwierdziłam, że nawet gdyby się potoczyły sprawy zupełnie inaczej, czyli na przykład to moje udziały były odkupione, bo przecież tak też mogło być. Oczywiście. Jakby, wiesz, ja sobie to po prostu przepracowałam w głowie i ja się już z tym pogodziłam, że być może ja będę musiała odejść. To było chyba najtrudniejsze. I jak już tak się pogodziłam, że w sumie to. No to co? No to zainwestuję wtedy wszystkie pieniądze, które dostanę z tej transakcji w tą szkołę. No ale tu się widzisz, jak się pięknie poskładało, że w sumie nie muszę z niczego rezygnować, tak? Tylko teraz wydaje mi się, że możesz mieć dylemat, bo skoro masz już wolną rękę dotyczącą rozwoju spółki, to może znowu nabierzesz chęci na rozwój spółki, A prawda? na pewno, tylko wiesz, jakby samo to takie podejście do ludzi, wiesz, do społeczności, nie? I ta chęć pomagania, to ja wiem, że na to wszystko się znajdą pieniądze. No tak. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanko. No bo mówisz a propos rozwoju tej szkoły i tak dalej. Powiedziałaś mi, że to idzie dalej, nie? Że chcesz zbudować szkołę w Tarnowskich Górach. Co znaczy chcesz zbudować? Przecież już masz. Tak, ale teraz wiesz, to działa na zasadzie edukacji domowej. Aha, okej. Okay. Czyli macie jakieś pomieszczenie, w którym możecie się spotkać, ale to wszystko jest edukacja domowa, a chcesz to po prostu sformalizować. Tak, chcę mieć małą szkołę, bo znowu nie chcę budować wielkiego gmachu, ponieważ lepiej wybudować, mi się wydaje, 10 mniejszych, a żeby zachować tą taką rodzinną Klimat rodzinny trochę. atmosferę, No tak. I dobra, żeby to w ogóle super. się wsłuchać w dzieciaki, nie? I móc im po prostu pomóc, tak? Po prostu im pomóc. Pewnie. A wiesz sam, że dzisiaj dzieciaki są zagubione, no. Rodzice pracują. Internet ich zagłusza. To prawda. Mam to w takim razie pozostaje mi Asiu, życzyć Ci mega powodzenia w tym wszystkim. Myślę, że ekipa, która korzysta już teraz z serduszkowej szkoły, będzie niezłymi ambasadorami do tego, żeby faktycznie ta lokalna działalność rozwinęła Wam się jeszcze lepiej, a przy okazji niech Wam się rozwinie jeszcze lepiej spółka, która teraz już może rozwinąć skrzydła, dzięki temu, że będziesz no nie związana tak naprawdę żadnymi zobowiązaniami dotyczącymi innych udziałowców. A jak wiemy, może się wydarzyć całkiem sporo w najbliższej przyszłości. Tak. Dobra, Asiu, to mam do Ciebie jeszcze prośbę ostatnią. Jakbyś jakieś mogła tutaj wygłosić ostatnie przesłanie orędzie do tych, którzy nas oglądają i słuchają.
A takie moje zdanie jest, żeby w życiu każdą sytuację brać na zasadzie, że to, co się dzieje, to się dzieje dla ciebie. Czyli jak najszybciej wyjść ze strefy mroku, kiedy się na przykład użalamy nad losem, i po prostu powiedzieć sobie, że to jest dla mnie na plus. I mówić cały czas to do siebie. My powinniśmy siebie samych dobrze traktować. No to ciekawe, co mówisz, bo faktycznie nasze wewnętrzne głosy bywają różne, a powinniśmy je, przynajmniej według tego, co mówisz, zmienić na takie bardziej pozytywne. A słuchajcie, i jakby, tak? Ćwiczenie. Załóż sobie dwa słoiki. Do jednego słoika wkładaj stówę za każdym razem, jak myślisz o sobie dobrze, a do drugiego słoika wkładaj stówę, kiedy myślisz o sobie źle. I to, co te stówy, które nazbierasz za pozytywne myślenie o sobie, wydaj na siebie, a tamte drugie Ocie, fela, okrutne. spala. Nie będziesz myślał o sobie źle, nie? No raczej nie. Że się nie okazało, że słoik ze stówami za złe myślenie jest, kurde, pełny i trzeba No teraz. albo trzeba, wiesz, na beczkę go zamienić. To I to po by było prostu. niekorzystne. A człowiek potrzebuje dyscypliny, tak? Dyscypliny umysłu. Wszystkiego, no nie tylko umysłu, ale rzeczywiście. Joko Willink mówi, że dyscyplina to wolność i coś w tym jest. Jeśli umiemy sami sobie narzucić dyscyplinę, którą chcemy, prawda? Znowu, wracając do szkół, tam narzucana jest nam dyscyplina zewnątrz, a my powinniśmy mieć swoją wewnętrzną i tym optymistycznym akcentem zamykamy naszą rozmowę, Asiu. A widzów i słuchaczy zapraszamy też do Twojej książki Mocna jak stal, gdzie całą tą historię, no nie całą, bo przejęcie spółki od Francuzów nastąpiło już po wydaniu książki. Natomiast na Twoją drogę od początku do zeszłego roku opisałaś bardzo szczegółowo w tej książce, łącznie z Twoim życiem wewnętrznym, które miało miejsce właśnie w różnych dziwnych momentach Twojej historii. A ty czytałeś Tomasz, nie? To masz jakieś Tak. zdanie na ten temat właśnie? No wiesz co, no jak dla mnie to jest bardzo ciekawie, tak jak mówię, zobrazowane te twoje przeżycia wewnętrzne, których bym się jakby aż tak nie spodziewał w książce opisującej historię przedsiębiorcy, który przychodzi z jednego miejsca do drugiego. A zainspirowało cię do czegoś? Coś? Teraz ciężko mi sobie przypomnieć, ale miałem kilka wniosków stamtąd. Na pewno to, żeby rzeczywiście no bardziej pozytywnie patrzeć na to, co nas czeka. Nie? No bo tam trzeba przyznać, że Francuzi porzucali ci trochę tych kłód pod nogi, ale nauczyłaś się pięknie przez nie skakać. Tak jak koza. Albo jak w tych grach komputerowych, takie lecą kłody, a ty możesz sobie przez to przeskoczyć. No, to Dobra. nie było takie łatwe, ale właśnie chodzi o to, że trzeba było, wiesz, normalnie w świecie przeżyć, tak? Tak, dokładnie. Przepracować. I to jeszcze nie będąc, jakby to powiedzieć, nadmiernie złośliwą wobec tego, co się działo, prawda? Tam było takich parę sytuacji, w których ewidentnie chłopaki oczekiwali na to, że puszczą ci nerwy. Było takich sytuacji sporo, tak. Dobra, znowu wchodzimy w szczegóły, które już mieliśmy pozamykane. Dziękujemy Państwu bardzo za towarzyszenie nam przy dzisiejszej rozmowie. Asiu, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i życzę sukcesów przy rozwoju i spółki, i szkoły. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pa. Zobaczenia.